Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest Estera i Mordochaj. Mówimy oczywiście o misji, jaką oni mogli wykonać dzięki Bogu i dla Pana Boga. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Mirosław, Waldemar, Zbigniew, a ja na imię mam Mariusz. Rozpoczynamy rozważanie Bożego Słowa i proponuję, żebyśmy rozpoczęli właśnie to rozważanie od wspólnej modlitwy. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogliśmy się zebrać. Proszę Cię o dobre myśli, o rozważania, żebyśmy mogli to nas ubłogosławić przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Tak jak wspomniałem, mówimy dzisiaj o Esterze, więc sięgamy głównie dzisiaj do Księgi Estery. I będziemy mówili o misji. W sumie takiej nietypowej historii misyjnej, jaką w tej księdze znajdujemy. Właściwie dlaczego pasuje do tej historii słowo nietypowa misja? Jak myślicie? Albo inaczej zapytam, co to jest typowa misja? Przywykliśmy coś bardzo typowego czy profesjonalnego kojarzyć ze zorganizowaniem, z zaplanowaniem, z przewidywalnością skutków, z czymś, co jesteśmy w stanie określić. Natomiast tutaj zderzamy się z sytuacją, która dzieje się w marszu, dzieje się w biegu. I nagle zmienia się sytuacja, konwencja zdarzeń. A więc ta nietypowość polega na tym, że nie jest to rodzaj pewnego planowania. Nie jest przygotowana do tego Estera, po prostu życie. Życie, w którym odnajduje ją Bóg, ona odnajduje Pana Boga i zaczyna się dziać coś wyjątkowego. Dlatego jest to nietypowa historia i chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od samego studium tego, co jest w tej księdze. Zobaczcie, na samym początku nie czytamy o Esterze, ale czytamy o pewnych warunkach, jakie panują na dworze perskim. Co takiego dla nas niezwykłego, niewyobrażalnego chyba jest opisane właśnie na początku tej księgi? No, jest to dwór wschodni, wschodniego władcy. Ogromny przepych, ogromne uczty trwające wiele dni dla wielu gości. I od opisu takiej uczty rozpoczyna się księga Estery, kiedy to król zaprasza swoich gości, no i czas im płynie. Dużo czasu im płynie, bo czytamy, że ta uczta trwa 180 dni. Pół roku. Uczta. Niewyobrażalne. Trzeba mieć zdrowie, trzeba powiedzieć, no bo to rzeczywiście jest niezwykłe. Ale na koniec finał. Cały dwór, wszyscy, którzy są na dworze, mogą świętować tydzień. No właśnie. I dzieje się tam coś, co burzy jakby tę radość, to świętowanie wszystkich uczestników tej uczty. Co się takiego wydarzyło? Można by powiedzieć, że na początku, że nie ma że ucztowanie, więc zabawa, nie ma żadnych zasad. Ale na koniec okazuje się, że są na tym dworze zasady i to twarde zasady postępowania. Że to nie jest tak, że zabawa, robimy co chcemy. Jednak zasady na dworze są. I tutaj widzimy postępowanie według zasady. Mówisz tutaj o osobie? O królowej i wezwanej do króla, prawda? I taniec. Tak, gospodarz przyjęcia, chcąc zapewnić gościom wspaniałą rozrywkę, zaprasza na imprezę ozdobę dworu, królową. Czy koniecznie w tych warunkach należało podjąć decyzję za tak? No, lekcja pokaże nam, jak zareagowała sama królowa na owo zaproszenie. Tak, i oczywiście nie musimy oceniać jej wyboru. Niemniej czytamy, że to, co się działo na tym dworze, to między innymi picie dużej ilości wina. Kiedy ludzie już byli naprawdę dobrze pijani, król chciał się popisać swoją żoną. No nie sądzę, żeby była z tego powodu szczęśliwa i rzeczywiście wyróżniona. Widocznie ta królowa Vashti, miała jakieś swoje zasady.
które znaczyły dla niej o wiele więcej niż rozkaz króla, czy prośba króla. Ona wiedziała, czego może się spodziewać, odmawiając takiego spełnienia prośby, ale jednak to zrobiła. Dla niej uczciwość względem siebie i swoich zasad była cenniejsza i bardziej ważna niż posłuchanie takiego władcy jedynego w swoim rodzaju. Zapłaciła za to dosyć dużą cenę, bo tak. Doradcy króla stwierdzili, że trzeba właściwie chyba tak przykładowo ją ukarać, nawet z myślą o wszystkich żonach w imperium, żeby czasami żonom do głowy nie przyszło, i to jest kolejna rzecz, która nas może zaskakiwać. Takie męskie myślenie. No tak, właśnie, żeby czasami żony się nie zbuntowały, żeby nie zachowywały się podobnie, bo przecież przykład idzie z góry, a więc trzeba ją odsunąć od tego splendoru, od władzy, od właściwie przestaje być żoną króla. Tak, ale zobaczcie, spotykamy się już w tej lekcji, czy w tym rozważaniu dzisiejszym, z pojawiającą się pewną jakby koncepcją. A mianowicie, będziemy poznawać ludzi zasad. Ludzi zasad. Pierwszą z nich jest Waszti, królowa Achaszwerosza. Jak zasady jej wpłynęły na dalsze jej losy, o tym wiemy. Straciła prawo do dziedziczenia, oczywiście majątku, pewnych możliwości związanych z dzierżeniem swojej władzy królewskiej. No ale czy wierność zasadom musi się zawsze kończyć w ten sposób? No właśnie. Jedna osoba. Dla mnie osobiście Waszti jest pozytywnym bohaterem tej historii. Ale idziemy dalej. Jest to właściwie początek drogi, na której pojawia się Estera. Estera jest młodą, piękną dziewczyną. Co takiego się dzieje, że ona nagle jest w zasięgu wyboru króla, jeżeli chodzi o przyszłą królową takiego wielkiego imperium? Jakie plany są realizowane? Plany króla, żeby zgromadzić w pałacu żon wszystkie piękne młode dziewczyny. Wśród tych pięknych młodych dziewcząt jest Estera. Myślę, że w tamtych czasach kobieta nie miała możliwości wyboru, czy zgodzić się, czy nie. To był po prostu wybór, który musiała jakby, nie miała możliwości wyboru. To była decyzja, którą tak, ktoś za nią podjął. Tak, dworzanie tak doradzali królowi i król przychylił się do tego, aby zorganizować konkurs piękności. Ja bym uzupełnił tą wypowiedź o inną refleksję. Wybór zawsze jest. Pytanie, czy ten wybór w tym momencie należało podjąć tak zdecydowanie radykalnie, by powstrzymać rozwój wypadków, o których Estera mogła do końca nie wiedzieć. Mogła nie być świadoma tego, jakim będzie narzędziem w całym tym zdarzeniu, które się rozpoczyna poprzez wybór na tak ważną funkcję. Ale no nie nam oceniać. Tamte czasy, tamtą kulturę, zwyczaje. No, trzeba czasami pochodzić w cudzych butach, by zrozumieć, dlaczego kogoś bolą nogi. Tym bardziej, że my, zobaczcie, znamy całą historię od początku do końca. Natomiast był ogłoszony konkurs. Młode dziewczyny, piękne dziewice mają iść na dwór. Poszła. Więcej, zobaczcie, kiedy czytamy tutaj ósmy werset drugiego rozdziału, to między innymi jest powiedziane, przeczytam tylko krótkie zdanie, została też zabrana Estera do Pałacu Królewskiego. Została zabrana. No więc to jest właśnie to odwieczne pytanie. Jak daleko nie jest za daleko, prawda? Czy to był grzech, że poszła do Pałacu Królewskiego na wezwanie króla? Ona do końca może nie zdawała sobie nawet sprawy, co się z tym wiąże. Poza tym jej świadomość, jej zrozumienie pewnych rzeczy. To jest młoda, osierocona dziewczyna, która trafia do miejsca, o którym nigdy nie sądziła, że będzie tam jakąkolwiek rolę mogła odegrać. Wszystko się dzieje szybko, w pośpiechu. W zasadzie jedynym oparciem, jaki ma, to jest pokrewieństwo z Mordochajem, jednym z urzędników dworskich. I w tym przypadku, no myślę, że Pan Bóg spogląda na to z pewną wyrozumiałością. Trzeba dać ludziom szansę na pewną dojrzałość. Ta dojrzałość następuje sukcesywnie. Jeżeli można, w tym momencie podoba mi się troska Mordochaja o Esterę. On za nią odpowiadał. 11 wiersz drugiego rozdziału. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. On troszczył się dalej.
nie zostawił jej. Poszła na dwór, no to poszła, niech sobie teraz radzi. Chodził codziennie, dowiadywał się swoimi, może znanymi mu sposobami, jak ona się tam ma, jak się czuje. No, lekcja dla nas. Czy my troszczymy się codziennie o naszych bliskich? Zobaczcie, mówimy tutaj o wyborach. Wyborach, które czasami są bardzo trudne. I sam Mordochaj chyba, skoro tak właśnie robił, jak w tym przeczytanym wersecie Pisma Świętego, wiedział, że jest to wybór związany z niebezpieczeństwem. Co przyniosło życie? No. Będziemy o tym mówili. Natomiast Bóg rzeczywiście w tym wszystkim gdzieś był, chociaż na początku nie widzimy jakiegoś konkretnego Bożego działania. Ale ja myślę, mogę wejść w temat. Ja myślę, że zobaczcie, autorzy dzisiejszego rozważania chcą jakby uwypuklić znaczenie misji w życiu człowieka. Przecież Estera nie jest misjonarką. Mordochaj nie jest agentem, a jego krewna agentką. Oni znaleźli się w sytuacji, w której zostaną wykorzystani przez Pana Boga. To jest ta umiejętność jakby, umiejętność bycia dostępnym dla Boga. Większość z nas tak naprawdę nie realizuje żadnej szczególnej misji w życiu. Nie jesteśmy misjonarzami, nie jesteśmy ludźmi, którzy mają zdobywać serca dla Chrystusa, mają pokonywać bariery etniczne, odległościowe, a jednak nasze życie może być splątane w tym pozytywnym znaczeniu, z misją Boga. Chyba ja w tym widzę pewne pocieszenie dla siebie, że niezależnie od wieku, wykształcenia, poziomu, pracy, jaką wykonuję, ja mogę być dostępny dla Boga. I to się pięknie udało Esterze. Pozwólcie, że Mordochaj na początku był bardzo dobrym urzędnikiem, bo gdyby nie był dobrym urzędnikiem, nie zaszedłby tak daleko, prawda? Obcy, z obcego jakby narodu, ktoś dostaje wysokiej rangi urzędnikiem. To znaczy, że dobrze musiał dobrze wypełniać swoją funkcję i Bóg go w pewnym momencie mówi, dobrze, mam dla ciebie zadanie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę jeszcze na inne wypowiedzi, które wiążą się właśnie z tym, o czym mówimy. Drugi rozdział, może nawet przeczytajmy, werset 10 i podobnie mówi werset 20. Czytam z Biblii Tysiąclecia. A nie ujawniła Estera swego narodu i pochodzenia, ponieważ Mardocheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła. I 20. Estera nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o narodzie, tak jak polecił jej Mardocheusz. Estera uczyniła zgodnie z poleceniem Mardocheusza, tak jak było jeszcze pod jego opieką. Dziękuję bardzo. Mamy do czynienia z kolejną ciekawą postawą. Wiemy, dlaczego Mardocheusz powiedział nie ujawniaj się, nie ujawniaj swojego pochodzenia jako narodowego czy religijnego? Księga Estery jest na tyle krótka, że nie opisuje wszystkiego. Nie wiemy, czym się kierował. W każdym razie takie polecenie skierował do tej młodej dziewczyny. Być może lepiej znał sytuację na dworze. Może miał większe życiowe doświadczenie. Nie wiem. No właśnie, chciałem zapytać, jak czytamy całą księgę? Ja nie chcę, żebyśmy ją analizowali teraz. Czy możemy wziąć pod uwagę, że Mardocheusz był człowiekiem małej wiary, był zalękniony, wstydził się powiedzieć, kim jest? Późniejsza sytuacja pokaże, że dla Mardocheusza nie było problemem ujawnić swojego światopoglądu, swoich etnicznych korzeni. Ja sądzę, że każdą sytuację trzeba rozpatrywać w innym kontekście. Dojrzewał moment, w którym Mordochaj wiedział, że dokona się punkt zwrotny w jego życiu. Żyje na dworze pełnym intryg. Wie, że wcześniej czy później będzie rozpoznany. Ale to też pokazuje nam, że my jako chrześcijanie nie musimy swojej nieraz szczerej naiwności ogłaszać wszem i wobec, ostentacyjnie, tak jak się to czasami zdarza. Dzień dobry, nazywam się Mirosław, jestem adwentystą dnia siódmego. Proszę powtórzyć. Więc Mordocheusz działa w sposób taktowny, dyskretny, przemyślny. Wie, że cała prawda może być zagrożeniem, aczkolwiek niczego nie ukrywa i nie zataja. On po prostu nie mówi w tym momencie o tym, czego nie jest zmuszany. Może często nie ma potrzeby, przychodzimy do pracy, mówimy o swoich kwalifikacjach i jeśli ktoś nas nie pyta o nasze religijne zapatrywania, nie ma potrzeby, żeby na początku te zapatrywania
jakby określać. Potem poznają nas jakby po czynach. Nie ma potrzeby, żeby to wyznaczało. No zobaczcie, czasami to może być brak wiary. Czasami to może być lęk. Taki nieuzasadniony zupełnie. Natomiast wiemy, że w życiu nie zawsze więcej znaczy lepiej. Umiar jest cnotą. Umiejętność niepowiedzenia czego czasami jest wielką zaletą. Poczekanie do odpowiedniego momentu jest wielką cnotą. A więc nie wdajemy się znowu w ocenę rady Mordochaja i samej postawy Estery, która swojego wuja tak dokładnie słuchała. Stało się. Był w tym jakiś plan, był w tym jakiś cel, ale nie jest to postawa taka odosobniona. My rozważaliśmy w tym tygodniu takie zachowania Pana Jezusa, który też przecież, kiedy przyszedł na ziemię, nie mówił wszystkim, że jestem Mesjaszem. To mówił tylko niektórym ludziom i to takim, o których byśmy powiedzieli, dlaczego akurat im, na przykład Samarytance, prawda? Więc przyszedł moment, kiedy się wszyscy o tym dowiedzieli. A czasem nawet mówił, nie powtarzaj, nie mów. I odwrotnie, czasami nawet domagał się, by zwrócić uwagę na niego jako na Mesjasza. Wjazd do Jerozolimy, osiołku. Więc wszystko ma swój czas. I znowu musimy zaufać, że Mordochaj wiedział, co planuje, wiedział, dlaczego akurat jest taka rada. Nie był przewrażliwiony, po prostu znał warunki i znał sytuację. Ale przechodzimy, słuchajcie, do bardziej dramatycznych chwil tej historii. Trzeci rozdział Księgi Estery rozpoczyna się od takiego opisu. Może nawet przeczytajmy pierwsze 5 wersetów. One mówią o tym, co się takiego stało, że właściwie już nie tylko Estera, nie Mordochaj, ale cały naród żydowski jakby został zagrożony ze strony właśnie Hamana, który postanowił skrzywdzić tysiące ludzi. Trzeci rozdział Księgi Estery. Po tych wydarzeniach król Ahaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka Agaga, i wywyższył go, przyznając mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja: dlaczego ty przekraczasz zarządzenie królewskie? Gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, donieśli o tym Hamanowi, aby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że jest Żydem. Gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim i pokłon mu nie oddaje, wpadł we wściekłość. Kilka różnych faktów. Haman był potomkiem Agaga. Kojarzymy to imię? Z czasów Samuela. Tak. Agag był królem Amalekitów. Gdybyśmy przeszli jeszcze do czasów Mojżesza, to byśmy zobaczyli, że to jest ten naród, o którym Bóg powiedział: zapiszcie, że ten naród ma być wytępiony całkowicie z tej ziemi. I Bóg wiedział, co mówi. Historia Amalekitów i Izraelitów to wojna. Teraz, no właśnie, jest możliwość zemsty, ale na dodatek właśnie ta sama postawa Mordochaja, który nie chce się mu kłaniać. W przekładzie, z którego korzystam, jest to Biblia Brzeska, jest dosłownie powiedziane: nie padał przed nim jakby całym ciałem. Może jest to przekład z łacińskiego języka, ale być może tu chodziło o nie tylko samo kulturalne odwzajemnienie się, prawda, ukłonem, ale rzeczywiście o hołd należny samemu Bogu. No na pewno o to chodziło, bo nie podejrzewam Mordochaja o to, że był człowiekiem niegrzecznym. Witał się z różnymi ludźmi i byłoby dziwne, gdyby się nie witał z Hamanem, ale ten gest oznaczał coś po prostu za dużo. A więc widzimy tutaj pewne przesłanki, które powodują, że Haman jest wrogiem, jest wściekły na Mordochaja, ale oczywiście i na jego współbraci. Natomiast dalej czytamy o tym, jak rozmawia i jakich argumentów używa wtedy, żeby króla przekonać, że tych Żydów trzeba rzeczywiście w końcu ukarać. I możemy czytać na przykład od wiersza 8. Przeczytajmy, jakich argumentów używa. Werset 8 niech będzie. Potem rzekł Haman do króla Asfursa: jest pewien naród rozproszony i odłączony od narodu we wszystkich
państwa królestwa Twego, a prawa Jego są inne niż każdego innego narodu. Prawa króla oni nie wykonują i w interesie króla leży, aby ich nie zostawić w spokoju. Jakich argumentów używa? Zupełnie innych. Zobaczcie, jak w życiu. Czasami tak jest, że są argumenty, które są powody, które są powodami prawdziwymi, a więc zazdrość, urażona ambicja, duma. I są takie argumenty, które dobrze brzmią, bo przecież nie wypada mówić królowi o swojej dumie. Ale można powiedzieć, że jest taki naród, on ma oddzielne prawa, oni się rządzą zupełnie inaczej. Wiecie, ludzie, którzy są owiani jakąś tajemnicą, takich ludzi bardzo łatwo traktować nietolerancyjnie. Bo kim oni są? Dlaczego tak się zachowują? Pewnie mają jakieś ukryte powody i tak dalej, i tak dalej. Domysły prowadzą bardzo daleko, często na manowce. I to do dziś pozostało. Takie robienie intryg czyimiś rękoma. Zresztą on nie powiedział, że to w interesie jego leży, tylko tak. W interesie króla. To nie jest moja sprawa. To zobaczcie, dzieją się takie i takie rzeczy, więc zobaczcie, to nie dlatego, że ja ich nie lubię, ale dla naszego wspólnego interesu dobrze jest, żeby to tak i tak zrobić, prawda? Interesujące jest to, że ten motyw wyszukiwania wrogów wśród tych, którzy mają odmienny punkt widzenia, on się będzie pojawiał w Biblii wielokrotnie i pojawi się też w czasach końca, kiedy pewni ludzie z uwagi na swoją wierność Bogu będą również oceniani w podobny sposób. Nie za to, jak żyją, ale za swoją tożsamość, za swoje przekonania, stanowczość, zasady. I tu znowu widzimy człowieka z zasadami i bez zasad. Mordochaj, który spotyka się z własną urażoną dumą, człowiek cechujący się manią wielkości, przepraszam, nie Mordochaj, tylko Achaszwerosz, Haman, przepraszam, którego duma została urażona, Mordochaj, który wypełnia swoje powinności, ale nie przekracza pewnych granic, naruszających jego własne zasady. Tak, no tak czy inaczej, Żydzi są w wielkim zagrożeniu. Wydawany jest dekret, który w określonym czasie będzie miał być skierowany właśnie przeciwko temu narodowi. Jak reaguje Mordochaj? Rozdar szaty. Protestuje. Protestuje. No ale w jaki sposób? Zobaczcie, pełen emocji. Z tym, że znowu, gdybyśmy powiedzieli, w naszych czasach tak ludzie nie robią. No bo my inaczej reagujemy. Natomiast w kulturze, o której mówimy, to było naturalne. W akcie rozpaczy ludzie rozdzierali swoje szaty, posypywali się popiołem, rozpaczali tak, że cała okolica o tym wiedziała. Były głośne krzyki, lamenty. A więc zobaczcie, mówimy o kimś, kto najpierw powiedział Esterze, nie mów, kim jesteś. Tak. Później powiedział, jestem Żydem, a teraz wszyscy już wiedzą, że on na pewno jest Żydem i cały jego naród jest skazany na straszną jakby tutaj karę. I można powiedzieć, że w tym momencie Mordochaj zaczyna płacić za wierność swoim zasadom. Nikt nie powiedział chrześcijanom, że nasze życie będzie pozbawione problemów. Chrystus nie obiecał nam nieba bez chmur, ale obiecał, że będzie z nami w tych doświadczeniach. I myślę, że jest to oszukiwanie w jakimś sensie ludzi, którym próbujemy, czy próbuje się nieraz mówić poprzez niektórych nadgorliwych misjonarzy chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo jest polisą ubezpieczeniową od wszelkich nieszczęść. Nie jest. Chrześcijaństwo przynosi same korzyści, ale czasami z perspektywy czasu możemy ich nie widzieć w tym momencie. My je zobaczymy w życiu Mordochaja później. Jednak czas jego doświadczeń, czas jego próby następuje teraz, tak jak w życiu Jana Chrzciciela. Nie wszystko się ułożyło tak, jak w amerykańskich filmach. Ale przykład Jana Chrzciciela po dzień dzisiejszy jest inspiracją dla wielu z nas. Prawdopodobnie dosyć trudne było życie z takim wyrokiem. To był cały rok od pierwszego miesiąca do 12, kiedy miał być ten wyrok wykonany na Żydach. Cały rok i właściwie nic się nie dzieje. Nie ma jakiegoś ratunku. Wszyscy wiedzą i Mordochaj też. Za 4 miesiące, za 5, za miesiąc ten wyrok będzie wykonany. To jest niewyobrażalnie trudne życie z taką perspektywą. Czyżby niebo milczało? Ale wydaje się. W tym momencie tak się wydaje. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na jedną, że w czasach starożytnego wschodu rozkaz króla nie mógł być odwołany. To jest, że jeśli raz, i więc nie było z logicznego punktu widzenia żadnego ratunku, żadnej możliwości, żeby jeśli król powiedział tak, to on sam nie mógł tego odwołać.
I teraz perspektywa narodu żydowskiego nie ma dla nas ratunku, prawda? Jedyny ratunek w Panu. Chociaż widzimy, że Mordochaj myśli i kieruje się właśnie do Estery. Mówi, jest gdzieś tak blisko króla. Król ją kocha, jest jego żoną. Ona może coś zrobić. I tutaj padają te słowa, które są takie kluczowe w dzisiejszym rozważaniu, gdzie 4:14 mówi, kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. To mówi Esterze. Czy to jest, czy to, no właśnie, mnóstwo luksusu, wielkie wyróżnienie, ale może to jest właśnie wszystko po to, żeby teraz można było zrobić coś wyjątkowego. Ta jedna chwila, no nie jedna, ale jednak to wydarzenie, które może zaważyć na całym losie, na losie całego narodu. Tu widać taki Boży błysk w myśli Mordochaja. Nie znamy Bożych planów, są one owiane tajemnicą, ale czasem Bóg uchyla rąbka swojej wizji dziejów, wizji zbawienia i już wcześniej przygotowuje pewne elementy. Być może to wierzę, że tak było. Bóg wcześniej już usunął królową Waszti, żeby tam była Estera, która będzie mogła coś zrobić, bo Bóg posługuje się często zwykłymi ludźmi, prostymi ludźmi. Ale tu też możemy popatrzeć, że my te często, taka analogia, jeśli patrzymy na dzieci, już w czasie, gdy są małe, planujemy, że będą tym i tym i wcześniej dajemy im jakieś zajęcia, czy prowadzimy na jakieś kursy, które im się wydają bez sensu i bez żadnego znaczenia, a potem za 20 lat okazuje się, że to były najważniejsze rzeczy przygotowujące ich do jakiegoś tam zadania, prawda? Dopiero 20 lat wcześniej. No tak było w tym przypadku. Królowa jest przestraszona, bo rzeczywiście to nie jest tak łatwo, nawet będąc żoną króla, pójść sobie na audiencję. Ona musiała być wezwana. Wiemy o tym, z treści Biblii wynika, że król musiał okazać jej łaskę, wskazując berłem, no właściwie możliwość zbliżenia się, rozmowy, a przynajmniej uniknięcia kary. Ale wiemy, że takie rozwiązanie się znalazło. Ona rzeczywiście zaufała Bogu, z tym, że zobaczcie, to wszystko było związane z postem jej służących, samego Mordochaja, całego otoczenia, które znał Mordochaj. Ludzie naprawdę wołali do Boga w rozpaczy, żeby ich ratował, a ona w poście, w pewnych lękach, postanowiła zrobić to, co mogła zrobić. A nawet, czy przede wszystkim złamać perskie prawo. Działa w sytuacji wyższej konieczności. Dochodzi do momentu, w którym nie może już dłużej ukrywać swojej tożsamości. Tak jak Chrystus, pamiętamy, że na sądzie podczas jego procesu na pytanie powiedz nam, czy ty jesteś Synem Bożym, Chrystus decyduje się odpowiedzieć tak, tyś powiedział. Ja sądzę również, że każdy z nas ma taki swój czas. Jeśli mamy dopatrywać się w tym dzisiejszym studium czegoś, co może być dla nas praktyczne, to niekoniecznie musimy znaleźć się na Dworze Królewskim, w Pałacu Prezydenckim. Twoje, moje życie, każdego z nas życie jest pewną rolą do odegrania. Ja często stawiałem sobie pytanie, czy praca, jaką wykonuję w tym momencie, czy z perspektywy wieczności, z perspektywy tych pięknych Bożych planów co do mojej osoby, innych ludzi, ma wartość, której może jeszcze nie rozpoznaję. Czy matka, która wychowuje dziecko, czy ojciec, który ciężko pracuje, czy uczeń, który zdobywa wiedzę, czy on wykonuje misyjną pracę? Z pewnością tak. Warto rozpoznać w tym swoim chodzeniu po ziemi właśnie taką rolę. Estera dostała swoje 5 minut. Zdała egzamin znakomicie. I wiecie co? Myślę, że to wszystko jest takim, to jest taki balsam na duszę, wiecie. Bo niektórym ludziom się wydaje, że jak mówimy o misji, to zostaw to, co jest i zacznij nowy rozdział swojego życia. Czasami tak jest. Ale czasami właśnie misja polega na tym, że Bóg mówi, zostań tu, gdzie jesteś,
i zrób to do ciebie, co do ciebie należy, prawda? I to jest często jeszcze trudniejsza misja do wykonania, ale tak właśnie może być. Takim współczesnym odniesieniem może też być wydawanie poleceń i słuchanie. Do tej pory Mardocheusz mówił Esterze, zrób tak, zrób tak. Nawet mówi, godność królewską osiągnęłaś. W 17 wierszu 4 rozdziału Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Umiejętność słuchania. Czasem ja coś proponuję, a czasem ja wykonuję to, co ktoś inny proponuje. To jest ta elastyczność i to coś bardzo praktycznego i dobrego chyba na dziś. To jest też chyba to jest ta skala człowieka, zobaczcie, bo mówimy o tym, że na przykład Haman, to jest człowiek, który ma takie poczucie, tak, taką manię wielkości, prawda? On, to wiadomo, tylko on. Tak, bufon grubielski. Ale my patrzymy na Mordochaja jako na człowieka właśnie wielkiego. Właśnie między innymi przez to, że słucha swojej jakiejś tam krewnej, młodej, teraz już królowej powiedzmy, nie? Ale młodszej oczywiście. Nie traci nic przez to. Wcale niczego nie traci. I kobiety słucha w tamtym czasie. Mądry człowiek. Także mamy do czynienia właśnie z sytuacją, w której możemy przez chwilę pomówić o tym, co tak naprawdę stanowi o wielkości. Mordochaj prowadzi bardzo skromne życie. Pamiętacie, jest na tym dworze królewskim, ale nie bije się o władzę, ani o to, żeby ludzie oddawali mu pokłon. Tak. Haman jest człowiekiem próżnym, po prostu próżnym. Chociaż to Mordochaj kiedyś wykrył spisek. I nie obnosi się z tym. Nie obnosi się. Nie dostał za to żadnej nagrody i się o to nie upominał. No właśnie, zobacz. Człowiek postępujący zgodnie z zasadami, aczkolwiek nie zawsze w sposób ostentacyjny. Działający z wyczuciem. Człowiek wierny własnym ideałom. Człowiek, który jest gotów położyć życie w obronie tych ideałów. O wielkości człowieka czytałem kiedyś w książce znakomitej pisarki chrześcijańskiej o nazwisku Ellen White, że o wielkości człowieka decyduje miłość i czystość. Te dwie rzeczy. Rzeczywiście u Hamana możemy zobaczyć te dwie rzeczy. Miłość do swojego narodu, miłość do wierności Bożym zasobom. U Mordochaja, przepraszam. I kwestię czystości, wynikającą z pewnej sumienności, z pewnej uczciwości, jaką do końca okazał. Tak jako lojalny urzędnik dworu, a jednocześnie ten, który nie przekracza granic wyznaczonych przez prawo Boże, bo pamiętajmy, on jest ciągle Żydem, nauczonym zasad związanych z treścią religii mojżeszowej. No i w tej księdze Mordochaj, w sumie skromny człowiek, uzyskał wielką pozycję, natomiast wielki Haman zawisł na wielkiej szubienicy i to było wszystko. Oczywiście w życiu taki schemat się nie powtarza za każdym razem, ale tutaj rzeczywiście wyraźnie można to zauważyć. Myślę, że jeszcze jeden aspekt trzeba zauważyć, że jest często napisane, jakim mieczem wojujesz, to takiego miecza giniesz. I tak samo zobaczmy, że jeden urzędnik intrygą i jakby dworskimi zasadami spowodował taką nieprzyjemną rzecz, czy wręcz okrutną dla Żydów. I od takiej samej jakby intrygi, czy dworskiej dyplomacji zginął, prawda? Mieczem, który wojował, myślał, że jest mistrzem świata w tej rozgrywce jakby dworskiej, okazało się, że od tego samego, tym samym zginął. Estera osiągnęła pewien sukces. Mordochaj został nagrodzony, uczyniła go przełożonym swojego domu. Ona została wysłuchana przez króla. No i mogli się cieszyć. Uniknęliśmy wyroku, nam się udało. I sprawę zakończyć. Trzeci wiersz 8 rozdziału Księgi Estery sprawozdaje, a Estera ponownie odezwała się do króla, upatrzy mu do nóg. I dalej 5 wiersz. Jeśli król uzna to za dobre, jeśli znalazłam łaskę u niego, a rzecz ta odpowiada królowi i jestem mu miła, to niech zostanie cofnięte pisemne zarządzenie z planem Hamana, aby wygubić Żydów po wszystkich prowincjach królewskich. Myśli o innych.
A mogłaby już sobie powiedzieć, no nareszcie mam spokój. Udało mi się, mojego krewnego też jakoś tam ocaliłam. Myśli o innych, o całym narodzie. Tu widać jej wielkość, jej serce. Tak. Ale też można zobaczyć, jak ona dorasta, prawda? W tym całym dworze, w tych intrygach, jakby wzrasta wieża z niewinnej dziewczyny, która nie miała jakby żadnego pojęcia o całości, staje się przywódcą narodu. No cóż, w życiu, kiedy poddajemy się Panu Bogu, możemy dojrzewać. I ona też dojrzewała. Ale zmierzając jakby do końca jej księgi, ale i do końca naszego rozważania, zauważamy, że ten ostatni czas jest czasem też wielkiego napięcia. Trzeba powiadomić wszystkich, którzy właściwie już wiedzą, że mają wyniszczyć naród żydowski. Że ten rozkaz został cofnięty. Że wydany jest inny rozkaz. Że wszyscy wrogowie narodu żydowskiego mają zostać ukarani. Czytamy tutaj o tych szybkich koniach, na których ci jacyś heroldowie, jeźdźcy, którzy informacje przenoszą. Poczta, o. Kurierzy pocztowi tamtych czasów. Rzeczywiście, to jest cecha charakterystyczna Persji, że tego typu sposób komunikowania się istniał, ale tak czy inaczej czasu było bardzo mało. Wiemy, że w finale to nie Żydzi byli ofiarami, ale ci, którzy byli ich wrogami. Natomiast my dzisiaj, zobaczcie, mówimy o misji. Misją Estery było uratować nie tylko siebie, nie tylko Mordochaja, ale w efekcie tego, co się wydarzyło, właściwie wiele osób z Persji zostało napełnionych jakimiś szczególnymi myślami. Jak to Biblia oddaje pod koniec? Spójrzmy na te wersety. 8 rozdział, na przykład werset 17. We wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz królewski i jego ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. Padł na nich strach. No może to nie jest najlepsza motywacja, ale na początek wystarcza. To jest tak, jak ludzie przestają palić papierosy z powodu tego, że się wystraszyli. To nie jest dobra motywacja, ale na krótko wystarcza. Jeżeli to się przerodzi w coś bardziej dojrzałego, może przynieść bardzo dobry efekt. A więc zobaczcie, młoda dziewczyna, a wpływ nie tylko na swój naród, ale także i na Persów. Naród twardy i srogi. Ale cała ta historia kończy się dobrze. Może kończąc, chciałbym powiedzieć tyle, że gdybyśmy tak chcieli... Cieszę się, że nie dokonywaliśmy takiej moralnej oceny Estery, jej zachowań, jej wyborów. Chyba nie mamy do tego prawa, ale gdybyśmy się o to pokusili, moglibyśmy nie ze wszystkiego być zadowoleni. Natomiast Bóg jest wielki i wykorzystał to wszystko, co można było wykorzystać, nie z uwagi na to, jaka ona była, tylko mimo wszystko. Mimo tych różnych niedociągnięć, po prostu Bóg i tak zrealizował swój plan, pozwalając jej dojrzewać i naprawdę mieć wspaniały udział w tym wielkim świętowaniu, o jakim czytamy na samym końcu. Czyli każdy z nas może być użyty do wielkich zadań, mimo czasami zdawałoby się małych możliwości. Tak, ale zwróćmy też uwagę, że te efekty nie były momentalne. To dopiero dzisiaj tak sobie czytamy Księgę Estery i widzimy zakończenie. To było prawie 10 lat obecności Estery na dworze i tych działań i różnych zabiegów. To chyba nas też powinno nauczyć cierpliwości. Bóg ma swój plan. Ma swój czas. Ma swój czas. Miejmy otwarte serca dla Niego tu i teraz. W tym momencie, jak mówił Mardocheusz. Bo misja w przypadku Mardochaja, czy Mardocheusza i Estery, to jest ich życie. Tak. To nie jest jakiś epizod, do którego zostali stworzeni, ale tak naprawdę do pewnych rzeczy dojrzewali i nie sądzę, żeby później ich relacje z Bogiem miały być inne, słabsze czy płytkie. Moi drodzy, kończymy to nasze rozważanie. Chciałbym, żebyśmy podziękowali Panu Bogu, żebyśmy się pomodlili na koniec, bo mamy przywilej, żeby otwierać Jego Słowo, czytać, rozważać dawne historie, myśleć o sobie,
bo przecież to dla nas jest też bardzo cenne, żebyśmy zrozumieli własne życie lepiej poprzez tamte wydarzenia. Pomódlmy się na koniec. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że poprzez przykład, jaki dzisiaj omawialiśmy, mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób wykorzystujesz życie ludzkie do wielkich celów. Daj, byśmy potrafili dostrzegać w tym wszystkim i swoją rolę. Dziękujemy Ci, że nas miłujesz. Dziękujemy Ci, że i my możemy być użyci do znamienitych celów, do wielkich rzeczy. Dziękujemy Ci, że jesteś, Panie, cierpliwy i łaskawy wtedy, kiedy brakuje nam cierpliwości, nam zaufania do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że przed nami jest jeszcze tyle wspaniałych możliwości, aby tak jak Estera czy Mordochaj właściwie świadczyć o Tobie naszym życiem. Racz, Panie, błogosławić nas w tym i spraw, żeby Ewangelia nie była jakąś dogmatyczną wartością, literą, ale taką prawdziwą, realną mocą, która na co dzień będzie kształtowała nasze życie. O to prosimy i za to też dziękujemy w imieniu Chrystusa. Amen. 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 Chciałbym podziękować wszystkim za udział w tym rozważaniu, za to, że wspólnie mogliśmy czytać Słowo Boże i mam nadzieję, te myśli gdzieś, które wyrażaliśmy, stały się przydatne. Natomiast chciałbym też zaprosić na kolejne rozważanie Bożego Słowa, które będzie już w przyszłym tygodniu. A temat jest niezwykły. Mówimy o Jezusie Chrystusie jako o największym misjonarzu. A więc serdecznie zapraszam, bo chyba jest to najważniejszy temat, jaki możemy sobie w ogóle wyobrazić, kiedy mówimy o chrześcijańskiej misji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne rozważanie. Thank you.